Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z tej strony Max, montażowy Max, bo to nie jest na żywo. A dzisiaj chciałbym wam pokazać historię pewnego byka. Teraz macie po prostu wycięte sceny, jak ja go goniłem, bo ja go widziałem parę razy. Mogłem parę razy oddać do niego strzał ze sztucera, bo on naprawdę w niektórych momentach na spokojnie mogłem to zrobić, ale ja, jak go zobaczyłem, postanowiłem, że zrobię to z łuku i bardzo chciałem dopiąć swego. Tutaj pokazuję wam się najlepsze ujęcie, kiedy go widziałem, bo go goniłem przez ponad 4 km i dosłownie tyle razy go widziałem. To w ogóle było jakoś godzina 23:40. Rozmawiałem przez telefon. W międzyczasie składałem życzenia urodzinowe i świetna historia w ogóle z nim była. On uciekał cały czas, a ja go cały czas goniłem. Nagrywanie sobie włączyłem, ale nie nagrywałem na żywo, bo po prostu jakby, no nie chciało mi się. Uznałem właśnie, że dogram to w montażu. Jak już tu jesteście, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. I kurde, no pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego, ale sami zobaczycie, co to jest. Jakie to było bydle. A teraz już wam pokazuję tą scenkę jakby właściwą. W końcu wyszło coś takiego, że jakby wygoniłem go na polanę czy coś takiego i on pokazał mi się strasznie blisko. Jakby nie spodziewałem się, że to będzie aż tak wyglądało, bo to dosłownie było tak blisko. Ja go miałem no na parę metrów, ale sami to zobaczcie. Po prostu jakby wygoniłem te jelenie i one wróciły i to była taka otwarta przestrzeń, widzicie na ekranie. Ja sobie byłem na górce i patrzę, zza krzaków pojawia się ogromny wieniec. Ja wiedziałem, że to już jest ten, bo kurde, takiego byka no nie da się przeoczyć. I podszedłem do góry, miałem już załadowaną dobrą strzałę, więc tylko czekałem, aż on mi się dobrze pokaże. Przy okazji innego byka miałem na 20 metrów. Ale ja go nie chciałem. Ja chciałem mojego ogromnego byka. I patrzcie, wyszedłem za górkę i zdarzyła się dobra okazja. Sami patrzcie, co wtedy się stało. Przycupnąłem, bo leżałem na stawa na 40 metrów. Byk jest czujny, zatrzymuje się. Strzał na oba płuca. Przebiega dosłownie 50 metrów i leży. Tak, ten byk leży. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, co będzie grane. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem. I teraz miał krótką sesję zdjęciową, co wam pominę. I w końcu przyszedł czas, kiedy miałem go zebrać. Ja nie wiedziałem wtedy, że to będzie maksymalna waga. I była maksymalną wagą. Nie wiecie, jak ja się nawet cieszyłem. No bo maksymalnej wagi nie strzela się na co dzień. A teraz pokażę wam jakby dalszą część odcinka, w której po prostu zrobiłem luźne polowanie, w której strzeliłem parę kozłów i parę watipi, a i jednego watipi. No tak, o żeby się nie zostali z niczym, z takim krótkim filmem. A byk ogromny na pewno znajdzie miejsce jakby w mojej gablocie, w moim domku na trofea, bo planuję zrobić z samymi diamentami i on tam na pewno będzie, bo to jest no najciekawszy. A więc teraz przechodzę wam do komentarza na żywo. Hej, cześć, z tej strony, a nie, w sumie się przedstawiłem, po prostu teraz już nie jestem z montażu, tylko teraz na żywo. Bo ten Wattipi, to wiecie, komentarz był w montażu. A tutaj tak chwilę, dosłownie 5 minutek, aby odcineczek nie był krótki, biegnie sobie jakiś kozioł śnieżny. Chciałem się nastawić bardziej na jakiegoś Wattipi, ale może być taki kozioł śnieżny i w sumie możemy go strzelić. I teraz bardziej tu jestem tak, aby... O, kurde, trochę na oślep. Teraz jestem tutaj tak bardziej, aby pogadać niż żeby pograć. Więc 40% osób, które mnie ogląda, tylko subskrybuje, więc miło byłoby, gdybyś zostawił suba. I te pozostałe 60% osób też go zostawiło,
Bo wtedy byłoby nas dosyć dużo, bo byłoby nas, o kurde, byłoby nas ponad 700 na pewno, nawet więcej. Co tam jeszcze chciałbym powiedzieć? No, zostawiajcie łapeczki w górę, bo jest strasznie dużo wyświetleń, a strasznie mało łapek w górę. O, tam w ogóle sobie idzie puma. Ale mniejsza o to. W ogóle widziałem też czarną pumę, całą czarną, tylko mi uciekło. Wiecie, typ się jeśli czarny. I ona będzie w następnym filmie, w sensie może nie konkretnie w następnym, ale w jednym z następnych, bo wiem przy którym jeziorku była, przy którym sobie piła. I ją można potem spotkać w tym samym miejscu i strzelić, więc po prostu będę na nią próbował się nastawić i po prostu ją strzelić w końcu. W ogóle z tym w Atipi była strasznie zabiegana sytuacja, ale to już wam opowiedziałem przy montażu. Tutaj mi się coś odzywa na dole, o właśnie w Atipi. Czy Wapiti, przepraszam. No, odzywa nam się jeleń kanadyjski, bo Wapiti to jest chyba jakaś jakby tego odmiana. Przed chwilą tam przechodziłem i go nie było. Nie wiem skąd on się tutaj pojawił, ale strasznie mocna czwórka to jest. Beżowy. I powiem wam, że z szansą na diament. Ale byłoby koks, gdyby dwa diamenty. I wiecie co, ja będę chciał go strzelić z łuku, więc ja go podejdę, a wy będziecie mieli przyspieszone tempo. O, patrzcie, kozioł śnieżny. Jeszcze w tym lesie chyba już nic nie ma. A więc jestem już dosyć blisko, bo na około 130 metrów. Ale jeszcze go trochę podejdę i spróbuję go wtedy zawabić, aby podszedł mi do krzaków, w których ja będę wtedy siedział. O, patrzcie w ogóle. One się po prostu pojawiły, jak ja sobie poszedłem, bo dosłownie przed chwilą tamtędy przychodziłem. Chyba, że one gdzieś stamtąd przyszły. Ale Wapiti na pewno nie. Wapiti na pewno się pojawił, jak ja przechodziłem. Dobra, jestem już całkiem blisko. O kurde, patrzcie jaki wieniec. Przepiękny byk. Ale teraz po cichu, bo widzę, że on sobie zaczyna się orientować. Że coś jest nie tak. Strzałę mam dobrą, więc tylko tutaj się ustawię. O kurde, te krzaki nie dają, że mnie mniej widać. Myślałem, że tak będzie. Więc trzeba będzie należąco podejść. No, ostrzega, ale tam damy radę. Zaraz się okaże, że on jest na dosłownie 1,5 m. Podobno poprawili też strzelanie z łuku klasycznego, bo jak ja kupowałem dodatek, to się tragicznie z tego strzelało i czegoś takiego jak w miarę dobre celowanie nie było. Jak to naprawili, to wiecie co, nawet chyba będę chciał go użyć, a przynajmniej spróbować, ale byczysko. Ło kurde. On tak schylił łeb, ale nie dostał w niego chyba. Dobra, chodźcie go zebrać. Ale byk. Piękny. 400. Nie, nie byłoby diamentu, ale wiecie co? No właśnie, on ma uszkodzony narząd trofeum. Bo on się tak schylił niefortunnie. Kurde, ale dobra, nie ma diamentu, więc tam nie narzekam. W sensie, że nie byłoby nawet. Więc myślę, że to by było tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Z tej strony był Max i czekajcie na następne filmy, które będą. I planuję nagrać coś, bo dzisiaj mamy poniedziałek, tak? Przynajmniej ja to nagrywam w poniedziałek i planuję to wypuścić w poniedziałek. Więc następny film coś około środy, jak zawsze. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnych filmach. Hej!